Co, wróciliśmy z kolejnego wyjazdu. Teraz byliśmy w Master Trucku. Było dużo przygód. To, co się działo, zobaczycie w filmie. Mieliśmy pierwszą awarię na trasie, taką grubszą. No i takie mam pytanie do Was, bo takie się pojawiły. Tu są takie różne sznyty na tygrysku. To są sznyty po nocnej naprawie w deszczu, po ciemku. Trochę się atrapa przy demontażu uszkodziła. Tu jest taka ciekawsza sznyta z lepszą historią, bo tygrysek był pierwszy raz, wziął udział w bójce i to bez naszego udziału, w ogóle żeśmy go zostawili. Się okazało, że tam się gdzieś wbił w takie sytuacje. No i ma taką szramę. Teraz zostawiać takie szramy na nim, czy to, że tak powiem, wszystko zaprawkować, czy będą dodawały mu historii i zostawiać, czy niwelować? Jak uważacie? Czy ewentualnie część niwelować, a część zostawiać? Mówię, to jest pierwsza bójka tygryska, który brał udział i to mówię, zostawiony sam, więc nie wiem, co on taki łobuziak, ale no ale tak się stało. No i takie mamy pytanko. Natomiast mówię, no co się działo, to Wam pokażę w filmie. To miało być hardkorowo, jest hardkorowo. Jesteśmy parę kilometrów od celu. Idziemy na Master Truck. I właśnie urwałem drążek biegów na luzie, nie mam żadnego biegu. Jesteśmy przed rondem, robimy korek. Drążek wygląda tak. Miały być przygody, to są. Ale żeby urwać taki kurwa drążek. Patrz coś czy nie? Mam wszystko. Dobra, to dawaj. Dobra, raport saturacyjny. Przy pomocy zawarka nakładki wrzuciliśmy bieg. Niestety okazało się, że nie działa sprzęgło. Nigdy tego nie robiłem. Nie mam pojęcia, o co tu chodzi. I się uczył. Ruszyliśmy z ronda, oczywiście na środku ronda. Ruszyliśmy na biegu, na jedynce, na rozruszniku, odpalił. Bogu dzięki udało się go zgasić. Dojechaliśmy pod Biedrę. Niestety szarpiąc wypierdoliło nam, wywaliło nam lodówkę. Wszystko się potłukło. Już wiemy, że musimy ją lepiej zabezpieczyć. Właśnie jajka swojskie niestety się potłukły. Maciek tu się zabiera za organizację tematu na pace, a ja zapaliłem światła robocze i będę się zaraz uczył sprzęgła. Musimy się do rana naprawić, żeby wjechać na Master Trucka. Nie mam pojęcia jeszcze jak. Zrzucamy kratkę grilla z pięknym taksonem i patrzymy, co jest z płynem. Kratka już zdjęta, oczywiście wiecie, że robimy wszystko w ciemności, pada deszcz, jest jak zwykle. Awaria była na rondzie, jest ciemno. Się uczę samochodu, kurde. Jak zawsze. Mam dobrą i złą nowinę. Dobra jest taka, że znalazłem przyczynę. Walną kruciec na wysprzęgliku, czyli uciekł płyn ze sprzęgła, czyli to wiem. Natomiast zła jest taka, że nie mam pojęcia, czy dostanę to naprawić. Czeka mnie tu rozbiórka tych elementów. Dostanie się do krótca. Kurwa, nie wiem, czy nie ma z czego go narzeźbić. No zobaczymy, no. Dobra, ale przynajmniej już wiem, co się stało. Teraz muszę pomyśleć, co z tym zrobić. Sytuacja jest taka, że mnie do kopary trochę mnie tak uspokoił, podpowiedział. Teraz jedziemy na trójce, mamy urwany lewarek biegów, nie mamy sprzęgła, jest bita trójka, lewarek jest zrobiony z nasadki, jest złamanego lewarka. Na tej trójce jesteśmy odpaleni z rozrusznika, mamy prędkość przylotną do 30, 21 km na bazę imprezy. Jak zawsze walczymy do końca, kurwa, nie wiem, czy dojedziemy. Oczywiście naprawialiśmy, tam żeśmy rozwijali temat w lepłym deszczu, po ciemku, w czarnej dupie. Zepsutymi drzwiami. Mamoku, bo się wiecie, szaleć, zaczyna naprawiać. Zatrzasnęliśmy kurwa sobie domek i okazało się, że klucz od domku mamy też w środku, musieliśmy się włamać. No nie no, szał, tu przez chwilę szał. Na razie teraz wjeżdżamy właśnie do pola bez tych wszystkich rzeczy, które wymieniłem. Musimy jakoś tam dojechać. Tyle dobrze, że jest ciemno, więc nie ma dużych minut. Mam nadzieję, że jak już powoli dojedziemy, za to skręcać gdzieś prawo na jakąś ulicę. Wszystkie ronda, hamowania, ruszania to będzie temat. Muszę na łódze zatrzymać auto i zgasić go tutaj wyłącznikiem. Potem na ruszniku musimy odpalić. Co pod kurde może się nie udać, nie wiem. Próbujemy kurwa dojechać na całą imprezę i jak dojedziemy, to będziemy tam naprawiać. Taki jest jakby projekt, a co z tego wyjdzie, to Wam później opowiem. Oj, zobaczcie, tutaj właśnie czekamy na wjazd. Takie mamy zajebiste towarzystwo. Kurde, to jest śmieszne. Nie wiem, powiem Wam, że wjeżdża następny. Ciekawa impreza. No my bez sprzęgła cały czas, tak dalej siedzimy. Piwko sobie pijemy. Jutro mam nadzieję, że wjedziemy, odpalimy. A też jest tyle ciężarowych, że nas chyba ktoś zaciągnie na stoisko w razie W i będę od rana rzeźbił częściej, żeby się naprawić, także... O kurwa, opowiem, przygoda, ale fajnie. O, to mi się już podoba. Kurwa, w ogóle opowiedz mi, co to jest? To jest taczka mojego świętej pamięci taty, która stała u nas na placu koło Wagi. To są historie. Kiedyś przy dwóch prominach wpadłem na pomysł, że ona pojedzie z nami. No i jest. Jest. Ale to są historie, nie? Taty, potaczki, taczki, kurwa, chłopaki. Ale elegancka, i widzę stuningowana i się świeci. Nie, dzięki. Zajebiste. Co to są historie? Nie wiem, co tu się jeszcze do rana dzieje. Ja tu jeszcze nie wykminiłem, a tu jest napis racing. Jest rajdowe, kurwa, co tu się wyprawia? Wanie na ekranie, kolega napierdziela. Kucharz dowódca, jest podział kierowca, mechanik i kucharz dowódca, się dowiedziałem. W takim zespole działamy, ale taką od pierwszej jajówę, że dobrze, noc była ciężka, trzeba załadować. Tu pan trochę poszedł. Ale mi się tak karnęła. Pan poszedł po bandzie. Jedzie i jeszcze mi się nie skończy. Się zapieprzam po części do stara z buta, bo jest korek. Części czekają w wiosce. Ale zobaczcie, co się dzieje od wioski. Tu jest korek ile ciągników siodłowych. Co się dzisiaj wieczorem będzie działo. Tu się zjeżdża tyle sprzętu na wieczór. To jest... No, chyba nie trafimy. Nie będzie ciszy. Nocna dzisiaj. Cała droga jest załadowana, zobaczcie, już ustawiałem do zdjęć, do pozowania, ciężarówki. Takie zdjęcia jak na modelki, skręcone koła. Tak. Dobra, ja zapych po graty. Marszowiek. Mówimy to tak, siedzę sobie na dachu mojego stara z kubeczkiem. I taki mam tutaj widok, widzicie? Tak to wygląda. Tu mi obok sąsiedzi takie ledy załączyli, że mi solary zaczęły ładować. I to mówią poważnie. Jeden wat biją, ale biją. I tak wygląda Master Truck z góry. Tam się nazjeżdżały rzędy tych ciągników siodłowych. Tam potem pójdę, skręcę sobie z dołu. Jest scena, tu już pierwsza scena odpaliła, ludzie tańczą, tam jest kolejna scena, tam też jest kolejna scena. A my sobie siedzimy na dachu i wiemy. Jutro remoncik. Także jutro będziemy się martwić, ale dzisiaj się bawimy. Nie ma co być smutnym. Bez sensu. Tutaj właśnie następuje zasilenie dachu. Czekaj, już się schylam. O, okej. Powiem wam, że pierwszy raz granca, akurat to granca, no nie może nie ma szału, ale pijemy z kofolą. Pierwszy raz piję łychę na dachu stara. No, taka sytuacja. Musiał ten moment kiedyś nadejść, nadszedł dzisiaj. Wpada właśnie kolega na imprezę, drugi zawodnik. No i proszę. Masz kubek, Maciek? Elegancko. Chciałem tylko zaznaczyć, że tu jest oficjalnie zakaz trąbienia na tej imprezie, kurwa. Bardzo mnie to wzrusza. Czasami to nie słyszę, co myślę. Ale teraz się... O, blisko denser, to jest proszę. O, dawaj chłopaki, dawaj. Już powiedziałem, że trąbicie i co? O. Tak trochę jak takie... niewygodowe wygląda. Z jednej, bo my jesteśmy ogólnie na środku, nie? I jest tak, że z jednej strony pola ktoś tam zaczyna, zatrąbi. Ja się odzywają zwierzęta z drugiego krańca pola. O, właśnie za mną jakiś surowiec odezwał. Zwiast mu odpowiedzą. Normalnie ci się wstać. Dobra, momencik, nie ruszamy nic. Do tego wyciągnął, na tego gumowego tu urwane, nie? Ja to jak wyjmę pompę, wiesz, to będzie mi łatwiej. Dobra. Bo będę miał, wiesz, więcej dojścia, nie? Obstawiamy, co tam jest, 12? Dobra, można mam ten kredyt. 13. Też takiego miał białego, przyjechał. Cofa, Zadborza. O, nastała chwila, że dowódca kucharz przejął za robotę, bo przejął funkcję tego kierowcy mechanika i zrzucamy pompę. Zablokowana tam jest z tyłu na tym kluczem, bo jest nakrętka. Może byłoby to hepnąć później, żeby ta nakrętka była na stałe. Wyjechała śruba, wyjechała. Czy nie? Ale to już się kręci, jak się jeszcze trzyma, to już się kręci. Zaraz będziemy zrzucali pompę z kręgła. Spróbujemy tą nową. No potem odpowietrzamy, także mówię, nadszedł czas, że dowódca kucharz przyjął zadania. Mamy dziadubę, żeśmy wyszarpnęli, ja wam pokażę, co się stało. No jest gówno, musimy ten kluczyc wymienić już później na jakiś metalowy, bo znaczy, po pokręcie. No to też jeszcze raz. Wytnę to, Maciek. Wytnę, jak nie może zerwać woreczka. Najtrudniejsze jest z folii. Ale widzicie, tak wygląda nowa. I no jest ta sama tandeta, w sensie ta plastikowa złączka zapękła, ona nie ma ciśnienia coś, no ale na pewno wymienimy w starach na jakieś metalowe rozwiązanie, żeby nie było już takich tematów. Są pierwsze drobne sukcesy. Piwo jest bardzo dobrze schłodzone, pompa zamontowana. Wiedzieliśmy, że jeszcze jest odpowietrznik w tej nakrętce. Tam pan powiedział, jak go wyczyścić, żeby spełniał funkcję, także nawet może jak naprawimy, będzie lepiej niż było. Działamy. Jest ok. Tutaj widzicie, rozebraliśmy ten element, już jest skręcony. Wyczyściliśmy odpowietrznik. Teraz jeszcze mamy temat, że będziemy tak, nie na tym, zaraz będziemy palnikiem odnawiać miedziane podkładki. Nie mamy na zmianę. Palników ja jestem spokojny. Więc zaraz będziemy śmigać. Dzisiaj właśnie palnikiem jedziemy podkładki miedziane, żeby je odnowić, żeby nam nie leciała pompa po złożeniu, nie? Tutaj ten dowódca kucharz, kurwa, coraz bardziej mnie wygryza z kierowca mechanik i operuje palnikiem. No bo to musi się skończyć. W drużynie musi być zamienność funkcji. Co? Tak porządnie je wygrze. Jedna i druga, tak? Jedną już ten. Dobra, starczy. I drugą. No i drugą. I jeszcze chwilę. I znaczy też już nie przetopił. No i widzicie, będziemy ją odświeżoną mieć, teraz ją studzimy. Dobra, Maciek, już. Czekałem. Taka naprawdę głęboka jama, nie wiem czy kamera to pokaże. Czekamy na to, co mówi. Nie wyglądają mi na pewno, ale mają wyczucie, a kurwa, no tak. No dobry kierownik. Pierdalam, bo mnie starszy. Dzielowa tuperka. Tu druga jeździ. Mega fajna. Czepy. Spodu mocne do szepania. Pędzy, osłony. Siłowniki. O, ta rura centralna. Jakie drążki. Kurwa, skręty. Oj, zobacz, parę klatka zrobiona. Tu poczepiana jest góra. Cała. I tu z drugiej strony jest wyczepiana góra. Do tego Paweł. A tutaj paczka rura jest dokurwiona z tyłu. Człowiek. To jest temat. Kurde. Nie wiem jaki to jest fi. Komin, zobacz. Zastrzały nad dachem, ale nie X. I takie zastrzały z tyłu, nie? Chyba to jest zepsuła, bo się nie chce zapalić. Chyba mają ciśnienie, żeby sprzętach, bo tak sztywno jest. Taki mamy porządny sprzęt, że nawet mamy nóg do driftu w stadzie produkuje. Chyba to jest w ogóle szok, to kamperowanie starym. Jaka to jest jakość. I klaksoniarze cały dzień trąbią i całą noc, po prostu to jest przegięcie. I właśnie przynieśli nam te narzędzia, także pierwszego zegera żeśmy wyjęli kurwa na dwa śrubokręty i szczypce elektryczne, ale już to mamy profesjonalnie, mamy plan A, plan B, Maciek kręci, pokażemy wam jak to wygląda, wymiana. Weź tu pokaż, musimy wyjąć zabezpieczenie, wyjąć lewarek, który żeśmy urwali. Widzicie? No, to mamy tak. Co jeszcze jakiś ten macie, żebyśmy nie kładli na piachu. Czy żeby tam pauzę jakoś. Dobra, i tutaj widzicie tą część, którą żeśmy urwali, taki wałek, dosyć gruby. W sterylnych warunkach przebywa, więc może jeszcze jakieś słowa. Ściągamy zabezpieczenie i wyjmujemy taki element i cały taki element postaramy się przyłożyć do... Ciekawe czy trafimy. Weź nakryć środek jak wygląda, bo to jest takie coś. Takie coś, teraz musimy trafić tym naszym melem w to coś i założyć zegiera. Teraz zobaczymy. Dobra, teraz wkładamy. Czego z tą polią wkładasz? Teraz musimy celować. Najpierw trzeba te pierścienie włożyć. Kurwa, chyba mamy biegi. Zeger i chyba będzie dobrze. Teraz będziemy czyścić. Moment, bo nie widzę. Nie obraźcie się kierowcy, bo ja nie jestem tyłaczem. Generalnie zaczek zajebiście robi robotę. Taka jest sceneria dyskoteki. To jest fajne. To jest miłe. Tak dalej, zobaczcie. Jak w Amsterdamie. W takiej dzielnicy, co oni nie powiem. Jakie są klimaty. Zajebiście. Jak ładnie mruczy.